Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda z małżonką panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, dostojni goście, szanowni państwo. Witam serdecznie w Pałacu Prezydenckim na uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych za zasługi w ratowaniu życia. Witam serdecznie pana nadinspektora Piotra Walczaka, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Pana Michała Wójcika, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pana Tomasza Chińca, wojewodę zachodniopomorskiego. Pana Sławomira Sadowskiego, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego. Pana Artura Standowicza, wicewojewodę mazowieckiego. Pana Gabriela Brańkę, dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczególnie serdecznie witam osoby, które za chwilę otrzymają z rąk pana prezydenta odznaczenia państwowe. Witam wszystkich gości, którzy swoją obecnością uświetniają dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą pan Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami i doradcami prezydenta. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostali. Krzyżem Zasługi za Dzielność pan Michał Kopka uratował 5-letnią dziewczynkę zaatakowaną przez agresywnego psa. Medalem za ofiarność i odwagę pani Ewelina Banacka uratowała ofiarę wypadku z samochodu zagrożonego wybuchem. Pan Daniel Bandurski uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku katastrofy górniczej w kopalni w czeskiej Stonawie. Pan Sebastian Brodnicki uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku wybuchu gazu i zawalenia się budynku w Kędzierzynie-Koźlu. Pan Sebastian Chłopek uratował rodzinę z pożaru domu jednorodzinnego w Warszawie. Pani Adrianna Cik udzieliła pomocy osobie, której życie było zagrożone.
Pan Dawid Dziuban uratował ranną ofiarę pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Śliwnica Krasiczyńska. Pan Krzysztof Gorzycki uratował życie dzieci zagrożone w wyniku ataku na szkołę podstawową w Brześciu Kujawskim. Pan Gabriel Grela uratował ofiarę pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Lubla. Pan Piotr Grochoła uratował ranną ofiarę pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Śliwnica Krasiczyńska. Pan Roman Jabłoński uratował ofiary pożaru powstałego w wyniku wybuchu gazu. Pani Natalia Kalwińska uratowała 5-letnią dziewczynkę tonącą w jeziorze Moros. Pani prezydentowa wręczy Natalii upominek. Plutonowy Jerzy Kłosowski uratował kobietę chcącą popełnić samobójstwo. Pan Bartłomiej Kostecki uratował zagrożone życie wielu osób, powstrzymując uzbrojonego mężczyznę w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Pan Mateusz Koszałka uratował tonącego w studni 3-letniego chłopca. Młodszy aspirant Konrad Kowalczyk uratował starszego mężczyznę z pożaru domu. Pan Łukasz Kruk uratował ranną ofiarę pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Śliwnica Krasiczyńska. Pan Karol Kuternoga uratował ofiarę pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Lubla.
Pan Krzysztof Lewiński uratował kobietę i dwójkę dzieci przed utonięciem w Zalewie Koronowskim. Pan Andrzej Malcharczyk uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku katastrofy górniczej w kopalni czeskiej Stonawie. Pan Szymon Marek uratował ofiary pożaru domu wielorodzinnego w Suchej Beskidzkiej. Pan Andrzej Mierzejewski uratował kierowcę ofiary wypadku z samochodu zagrożonego wybuchem. Pan Piotr Moskwa uratował kobietę zaatakowaną przez agresywne psy. Pan Damian Nicał uratował niepełnosprawnego mężczyznę z pożaru domu. Podinspektor Henryk Pach uratował przed utonięciem w jeziorze Ukiel dwie kobiety. Pan Piotr Pastuszak uratował rodzinę z pożaru domu jednorodzinnego. Kapral Dominik Pawłowski powstrzymał w kościele atak nożownika. Pan Józef Ratajczyk uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku wybuchu gazu i zawalenia się budynku w Kędzierzynie Koźlu. Pan Piotr Rudniewski uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku wybuchu samochodu przewożącego butle z gazem. Pan Remigiusz Samulczyk uratował zagrożone życie wielu osób, powstrzymując atak uzbrojonego mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
Pan Andrzej Sirowacki w czerwcu 2019 roku uratował ofiary wypadku drogowego na autostradzie A6. Podpułkownik Andrzej Skonieczny powstrzymał atak uzbrojonego złodzieja terroryzującego kioskarkę. Pan Jacek Skowron uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku wybuchu samochodu przewożącego butle z gazem. Pan Daniel Skowronek uratował kobietę i dwójkę dzieci przed utonięciem w Zalewie Koronowskim. Pan Łukasz Skupin uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku katastrofy górniczej w kopalni w czeskiej Stonawie. Pan Bartosz Smolarczyk uratował nastolatka tonącego w Morzu Bałtyckim. Pan Witold Szkutnicki uratował mężczyznę tonącego w jeziorze Tarnobrzeskim. Pan Krzysztof Szymczak uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku wybuchu samochodu przewożącego butle z gazem. Starszy kapral Szymon Urbaniec uratował ofiarę pożaru domu jednorodzinnego. Pan Daniel Wanat uratował ofiarę pożaru domu jednorodzinnego. Starszy szeregowy Dawid Wartoń uratował ofiarę pożaru domu jednorodzinnego. Pan Leszek Wychowaniec uratował życie wielu osób zagrożonych w wyniku wybuchu gazu i zawalenia się budynku w Kędzierzynie Koźlu.
pośmiertnie ksiądz Adam Bartkowicz, misjonarz, uratował osobę tonącą w Oceanie Indyjskim, sam ponosząc śmierć. Odznaczenie odbiera matka, pani Maria Bartkowicz. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowni panowie ministrowie, szanowni panowie komendanci, wszyscy dostojni przybyli goście, ale przede wszystkim wielce szanowni państwo odznaczeni, w tym żołnierze i funkcjonariusze. Ludzie najczęściej uciekają, jak coś się dzieje niebezpiecznego. Jak jest jakiś wybuch albo atak nożownika, albo coś, co zagraża życiu, zdrowiu, ludzie uciekają. I przecież nikt nie ma o to do nich pretensji. Uznajemy, że każdy ma prawo ratować swoje życie, każdy ma prawo dbać o siebie, każdy ma prawo dbać o swoją rodzinę, każdy ma prawo nad nimi się skupić. Ale czasem zdarzają się ludzie, którzy wręcz przeciwnie, w sytuacji zagrożenia, przede wszystkim dla innych ludzi, ale także dla mienia, mają w sobie jakiś taki impuls, że biegną w drugą stronę, biegną po to, żeby to zagrożenie oddalić, biegną po to, żeby ratować drugiego człowieka. Są ludzie, którzy nie potrafią minąć obojętnie leżącego na ulicy człowieka, gdy z reguły większość pewnie myśli, że jest pijany, a przecież bardzo często to są różnego rodzaju omdlenia, napady epilepsji czy inne zdarzenia, które przed chwilą miały miejsce, a których może nie widzieliśmy. Są ludzie, którzy, kiedy zdarza się wypadek, po prostu stoją i patrzą, obserwują. Ale generalnie nikt nie ma pretensji o to, że inni nie biegną, nie rzucają się w ogień, nie ryzykują własnego życia. To właśnie dlatego są medale za ofiarność i odwagę i to właśnie dlatego są krzyże zasługi za dzielność. Po to, żeby w symboliczny sposób podkreślić wyjątkowość tych ludzi, którzy patrzą inaczej na otaczającą ich rzeczywistość. Tych ludzi, którzy ten jakiś impuls w sobie mają, żeby iść. Myślę, że nie przez przypadek tak wielu spośród państwa dzisiaj jest w mundurach różnych, policyjnych, wojskowych, strażackich, górniczych. Bo może właśnie z tym, że człowiek decyduje się na służbę, czy to wojskową, czy inną służbę mundurową, czy służbę górniczą, przede wszystkim jako ratownik górniczy. Może właśnie to wynika z tego, że ma w sobie od samego początku, czuje w sobie to powołanie do tego, żeby iść z pomocą innym, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. I robi to także i w sytuacjach, kiedy nie jest bezpośrednio na służbie, w sensie formalnym. Ma po prostu poczucie, że służy całym swoim życiem, że jego życie to służba. I zawsze jest do niej gotowy. Bardzo serdecznie państwu za to w imieniu Rzeczypospolitej dziękuję. Powiedziałem dzisiaj do każdego z panów w mundurach, że takie sytuacje pokazują, kto ma to powołanie do służby rzeczywiście prawdziwe. Bo ono właśnie w ten sposób się przejawia. Że nie możesz minąć obojętnie takiej sytuacji, nawet jeżeli formalnie na służbie nie jesteś. Takiej sytuacji, w której drugi człowiek potrzebuje pomocy. Ale są też na sali najbliżsi, są rodzice, są przyjaciele, są mężowie, żony,
Rodzicom z całego serca dziękuję za to wychowanie. Takie właśnie, bo to się z domu wynosi. Dom wychowuje do tego, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi, aby tego drugiego człowieka dostrzegać. Za to wychowanie ogromnie dziękuję. Dla mnie to jest wychowanie w duchu chrześcijańskim, pomocy drugiemu człowiekowi. Nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Ale gratuluję też małżonkom, gratuluję dzieciom, gratuluję przyjaciołom, że mają taką żonę, takiego męża, takiego tatę, taką mamę, takiego przyjaciela, który nie waha się nieść pomocy w sytuacji, kiedy jest ona potrzebna. W sytuacji, kiedy wielu, wielu innych nie umie się zdobyć na ten wielki gest i wielki akt. Dziękuję i cieszę się, jestem zaszczycony, że mogłem dzisiaj spotkać się z Państwem i w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Państwu te symboliczne odznaczenia wręczyć. Niech one będą zawsze znakiem, który będzie pokazywał tą niezwykłą cechę, którą Państwo w sobie macie. Niech będzie dla wszystkich innych świadectwem tego, z kim mają do czynienia. Co to jest za człowiek? Człowiek wielki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Osoby odznaczone uprzejmie proszę o pozostanie na swoich miejscach do pamiątkowego zdjęcia z parą prezydencką. Zapraszam panie prezydencie, zapraszam pierwsza dama.